No i patrzcie, macie i bajka, i taka górka nie straszna. Normalnie na zwykłym rowerze to już się robi pod górkę. Także jak ktoś chce przyjechać do Metajna, to tak tu wygląda. Tam gdzie oni jadą pod górę, o, turbo włączo, jadą. Gdzieś tam Beata chyba utknęła. Nie widzę jej. Idzie. O, jaszczurki latają. Ale wolę jaszczurkę niż kobry. Patrzcie, tu możecie sobie siąść na ławeczce. Kiedyś to komuś to spadnie na głowę, na bank. Z kwestia czasu. Wszystko się wali. A tam u góry co? Jakiś bunkier czy coś? Dobra, włączymy tu zaraz drona. Albo drona włączymy, jak będziemy wracać. Patrzcie, tak to wygląda tu. A my tam mamy auto na parkingu. Cisza i spokój. Który dzisiaj jest? 21, 2, 23 wrzesień. No i taki spacer w Metajna. Wiaterek lekko wieje, to delikatnie, temperatura jest idealna. Tam na końcu, nie wiem czy widać, widać może taki dźwig, to są dwa czy trzy dźwigi. Tam są te dyskoteki na Zyrce, czy jak to tam się to wymawia. Mój syn tam był 3 lata temu. Tydzień byli, dziennie imprezy, domek mieli blisko, drogie wtedy te domki były. Nie wiem, czy oni płacili za to 2,5 tysiąca, czy ile. No ale chcieli mieć blisko, żeby nie jeździć jakimiś taksówkami. To też wszystko kosztuje. A tu co za buteleczki? Co to za... za dziwactwo w wodzie? Co i jak? A proszę, proszę cię, bo... Ta plaża na dole przy tej knajpie, jako ładna była. No ale tu musisz być tak później, bo wtedy... No, tu już masz cień. Tu jaki chłodek przyjemny. Także jak ktoś tu nie był, albo był, a nie dotarł w to miejsce, no to niech żałuje, bo jest tu fajnie. A ja znalazłem przez przypadek ten film. Chyba jakiś Chorwat go wrzucił. Z taką muzyczką. No i właśnie nie wiedziałem, że tu jest taki, taka ścieżka, że tu jest. Ja się nie mylę, można nią obejść tą
tą skałę całą taką, ale masyw po lewej. A tu już chłodno, co? Taki kolorek wody. No i znowu słońce. Ładnie tu, nie? Patrz, tu już głęboko. Jak bym wskoczył, to już bym tam został. O, ale gościu sunie. Jaka ładna fala się robi po nim. Kurczę, kamera mi się wyłączyła. Za długo filmuję, no ale idziecie ze mną, więc z powrotem pójdę, to ona już będzie w torbie. A teraz chcemy zobaczyć, jak tu jest, nie? Żebyście widzieli. No takie jest dojście. Co gościu zapomniał czegoś z tymi pieskami, bo idzie z powrotem. Jaszczurki tu przelatują wszędzie. Wczoraj jedną znalazłem w łazience. Złapałem ją i na zewnątrz wyrzuciłem. Taka malutka. Nie wiem, skąd ona się tam wzięła. To są te stworzonka. Kiedyś to widziałem w Chorwacji właśnie, to patrzcie. Kto to wie, niech napisze, co to jest. Znaczy tam dalej puszka leży, także po puszce nikt nie musi nic wspominać, ale... Ale to mnie ciekawi, te takie grubasy, to wygląda jak jakieś... Co tu się wszystko rusza tak? O, patrzcie ile. Jedna jaszczura. Przechodzę i wszystko się tu porusza. Myślę, że tu nie ma jakichś waranów. Komodo. Ale zapach. Niesamowity zapach. Ładnie tu, co? Co? Ładnie tu. No, chyba tam mówi, jak nie Chorwacja. Ktoś tu leży pod drzewem, zczajony. Ale zapach jest niesamowity i chyba wyjdziemy z tego kraju. Tam, gdzie ja po drugiej stronie latałem dronem. Na Marsie albo na Księżycu, jak kto woli. O, znowu jaszczura. Takie zielone tu latają. O, patrzcie, co tu jest. Ale zapach. Niesamowity. No wiesz co, niesamowite miejsce, co? No, iść, nie? No, no, szczególnie ta temperatura jest taka super. Gdybyś tu przyjechała w lipcu i słońcu by było
bardzo dużo stopni, a w cieniu 35. To by już człowiek na tych betonach tam miał dosyć. Ale jak patrzcie się, idzie. O, i tam będzie koniec. Ale ten zapach. Szkoda, że kamera nie oddaje tego zapachu. Ale tak pachnie mocno. Chciałbym mieć w aucie taki zapach. Zaraz dojdziemy tam do końca, będziemy wracać. To polecimy sobie dronem. Zobaczymy. Muszę się trochę pobawić z tymi ustawieniami, z tym śledzeniem, bo powiem wam, nie ma kiedy. A jak pójdziecie tu w sezonie się opalać, to weźcie przynajmniej 2 litry wody albo jakiegoś płynu, bo teraz jest 20-21 stopni. Też już bym się czegoś napił, ale to nie jest upał. Po prostu padniecie. A tu knajpy nigdzie nie ma. Tylko jest tam we wiosce. Betajnie. A przy plaży, tam gdzie byliśmy, tam jest kanion, taka knajpa. Teraz znowu coś tam robią przy niej. Chyba już dalej nie pójdziemy. O, coś tam. Czy to ptaki? Ale powiem wam, coś tam łazi. O, słychać jakieś głosy. Słychać głosy. O, i tam się wchodzi na górę. I tam idziecie do restauracji. Zaraz włączę mapę. I wam powiem, gdzie jesteśmy. No tak. Po prostu można to obejść. Hello? Hello? Także tam już nie pójdziemy, bo tam się zaczyna już wejście w sferę księżycową. Także lecimy dronem.